Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Już mi pomyliłaś. Przepraszam. Przepraszam, wybacz. Witamy w nowej fryzurze. Tak, wyciąłem tutaj. Te rude. Rude. Wypalone słońca, rude. Nie mam rude. Tak jak mi zarzucają, że maluję brodę. Chodź tylko tutaj się z tym telefonikiem przybliż. Było widać siwe? Było. Zaczął się wiek, nie? Ale najlepsze jest to, że nawet na żywo ci, co widzą, to myślą, że masz pomalowaną. No właśnie. Dobra, do rzeczy. Ciepło, ładnie. Dawno nie było grilla. Kto zgadnie, co dzisiaj będzie w tym odcinku? Grill. Dokładnie. Będziemy grillowali. Co tu mam? Wood. Tak. To są uda drobiowe, bez skóry, proszę, bez kości, ze skórą. Proszę, śmiennie cały czas. Będziemy je marynować najpierw, a później będziemy je grillować. Marynata będzie użyta łagodna. Gdzie kupić? To widać w sklepie Lux. Pamiętajcie, marynata łagodna. Bardzo dobra jest. Polecam jak najbardziej. Ja już robiłem inne rzeczy w tej marynacie, ale teraz zrobię specjalnie dla Was. Te właśnie uda bez kości, które będę potem grillował na tych wspaniałych, nie wiem, szablach do szaszłyków, jak to się nazywa fachowo. Pewnie tak, no. Nie? Czyli szabla to nie jest, będzie szpikulec taki metalowy. Kto nie ma, oczywiście może bezpośrednio na ruszcie, ale na tym będzie fajnie, będzie przekręcać można. Musimy sobie przyprawić 30 do 35 gramów na 1 kg. Mięsa mam równiówno 2 kg, odpalamy, czyli 2 razy 35 to wychodzi jak wy, ile? Liczysz tak długo, czy? Nie, zastanawiam się, dlaczego tylko 2 kg, tyle kości było w tym? Tak, bo to były z kością, ja je sam trybowałem, już nie pokazywałem tutaj Wam, żeby... No, 3 kg tego było, whisky to. 3 kg było... Jak zwykle. Udek było, tak jak mówiłem, 3 kg po wytrybowaniu, kilogram kości, więc dużo. Oleju nie będziemy dawać w tym przypadku, dlatego że jest skóra i po prostu będzie tak, jak teraz jest. Czy to mi wejdzie 70? Poczekaj. Spokojnie. Ale zapach. Pokaż moim widzom, jak to ładnie wygląda. Pogadałaś? A pachnie to jak te chipsy bekonowe, takie kiedyś były. No, to tak właśnie pachnie. Wyłączamy wagę. Zamykamy wagę. Przesypujemy teraz do tego mięsa. I musimy to ładnie wszystko wymieszać, żeby przyprawa nam z każdej strony otoczyła mięcho. Pomarynujemy to parę ładnych godzin. Potem te szable, które Wam pokazałem przed chwilą. Znaczy ja tutaj jedną Wam pokazałem, bo ja mam, nawet nie wiem ile teraz ich mam, ale mam ich dość dużo. Podpalamy grilla później oczywiście. I będziemy grillować. No, czasami Ci powiem, że jak tego grilla tak dużo jest, nie? To już jest przesyt, tak jak było z takimi czasy, nie? Ale jak już ten, dawno nie było, to... Dzieci właśnie przyszły i pytały, czy będzie coś normalnego do jedzenia, a nie znowu grill. Czyli dla nich to było nienormalne właśnie. Tak to było dla tych naszych dzieciorów. Poukładam tak ładnie, żeby to było poprzeplatane, ale pachnie. O jest. Musicie sobie kupić i zobaczcie, jak to pachnie. Rewelacyjnie. A z kodem rabatowym będzie ta przyprawa 10% taniej, więc i ją kupować. Pięknie. Ja uważam, że jakbyś dał olej, to by było bardziej soczyste. Nie. Co czyste będzie, bo to są udka, a nie filet, moja droga. Po pierwsze, po drugie jest to, że nie będzie nam się paliło na grillu, bo olej nam kapał nie będzie. Dlaczego? Bo go nie będzie. Pokaż, jak to ładnie wygląda. Przyklepujemy, odstawiamy gdzieś na parę godzin, myjemy rękę. Nic nie potrzeba, tylko przyprawę. Żadnej soli,
tak jak widzieliście. Do zobaczenia. Podpalamy i musimy go rozgrzać do momentu, aż węgle zrobią się białe, żeby nie było dymu. Już zamykam drzwi. Korzystam z usług Amelki, bo mama w warzywniku nagrywa odcinek na swoim kanale, czyli w moim magicznym warzywniku. Przy okazji zapraszamy na kanał mojej kobity. 8 sztuk mam tych specjalnych szpikulców do... Niech będzie, że szpikulców. Amelka akurat się nie będzie odzywała, bo nie chce. I musimy teraz ładnie to ponabijać i za chwilę, jak ten węgiel nam się wypali, przechodzimy na stanowisko grillowe. Oczywiście tam zrobiłem fajny patent, co zobaczycie tam już na miejscu. Jak to się teraz ma odbywać? Pokazałaś, jak to wygląda, Amcia? Dobrze, pokazała. I ma wyglądać to następująco. Przez całą długość pod skórą, żebym się nie ukuł, coś takiego. Nie wiem, po ile tu wejdzie na jedną wykałaczkę, na ten jeden szpikulec, ale tyle, ile wejdzie po prostu. O, ale pachnie, masakra. Dwa i jeszcze jeden. I plus będzie tego taki, że będzie to bezpośrednio nad ogniem. Na ruszcie leżało nie będzie, choć może. I będziemy to po prostu mieć w górze, nie będzie nam przywierało. Tak to wygląda. Tak robimy z całym mięsem. Widzimy się na grillu. Prawie już, ale jeszcze nie, bo prawie. Tu mamy te specjalne rowki, gdzie jest ruszt i zakładamy taki właśnie gwint z jednej strony i gwint z drugiej strony. Tak to wygląda. I tu, w tym momencie teraz będzie właśnie ten szpikulec. Tu z jednej, z drugiej rozgarniemy sobie ten węgiel, jak nam się do końca wypalą te czarne tutaj jeszcze po brzegu kawałki tego brykietu, bo to jest brykiet, nie węgiel. I szaszłyki na grilla. Więc widzicie, jak jest ten pomysłowy MacGyver. O, takie dołeczki jakby specjalnie do tego były. Można będzie też sobie regulować góra, dół. No ale to zobaczymy w trakcie, bo nie ukrywam, że dopiero będę testował ten swój pomysł. Normalnie jakby idealnie, jakby od tego były. Zobaczcie, normalnie na wymiar. I teraz podpiekamy 5 szaszłyczków, 2 takie mniejsze, ten środkowy największy i pieczemy. Pięknie się piecze. Przekręcamy oczywiście, jak się tu za bardzo nagrzeje. Nie jest źle, bynajmniej na razie. To będzie trzeba w jakiejś tam rękawicy czy w czymś, żeby się po prostu nie poparzyć. Ale wygląda dobrze. Pilnujemy teraz, żeby się nam fajnie upiekły, podpiekły. I tak to właśnie wygląda, więc powiem wam, że wygląda dobrze. I co? Ile to potrwa? Tego nie wie nikt. To się dopiero wszystko wyjaśni. Pieczemy. Petardziocha. Pójść na ten kolor. Zapach to normalnie na dwie wsie w koło. Pięknie to wygląda. Oczywiście przewracam to co chwilę, ale jest dobrze. Naprawdę bardzo dobrze. Musimy jeszcze trochę popiec, żeby nam się dopiekło w najgrubszych miejscach. Tu jak widać się smaży. Pięknie. Lecimy. Yes. Jakie to proste, matko święta. Trzeba gdzie to położyć teraz? Tu może tak na brzeszku. Pokaż to, cudo. Ja wiem, że kurczak to nie jedzenie. Mówiłem to wielokrotnie. Trudno, się zje. Dobrze wygląda. No i ruszt czysty, nie? No, najważniejsze. No, pysznie. Dobrze wygląda? Bardzo. Nawet bardzo. Keczupek. Wiem, że... do czego keczup? A tu dziura jest od tego. Jemy. Ojej.
Mówię? Słucham, widać, no. Przepyszne. Nie udław się tylko. Co robisz? Nie. Tylko kłopoty. Ja nie będę teraz się tutaj bawiła w załatwianie pogrzebów. Musicie sobie zrobić takie. Takie udka. Rewelacja. Piękne. Tylko musicie odpowiednio dopiec. Nawet ci się udały. Naprawdę? Nie mówiłem. Soczyste. Do tego piwo, nie? Ja, nie? Piwo. Wolałbym kolę. No? No tak. Ale to będzie strasznie chodliwy temat, jeśli chodzi o dzieciaków, od naszych dzieciaków. No? Na pewno. To jest w ogóle, u nas jedzenie to jest chodliwy temat. No. Zapyszne. Polecam, masz jeszcze? Zostawisz coś jeszcze dla nie, nas? Nie, no chyba... Wszystko zjesz? Nie. Nie będę się obiadał, bo u nas dzieciaki akurat to jedzą. Dokładnie. No. Widzicie? Jaki dobry. Dla dzieci wszystko. Widać, nie trzeba nic mówić. Kochani, żeby nie przypali za bardzo. Dobrze wygląda, co? Tak, no. Jest. No. No, polecam, chyba ja spróbuję. Polecam 50 raz już takie łagodne udka, bo wyglądają jak 3,5 miliona dolarów. O jest, naprawdę dobrze. Jeśli film się podobał, łapa w górę i komentarz zostawcie po sobie koniecznie. Może bym jeszcze jeden kawałeczek sobie wziął. Nie, już zostaw. Teraz sobie jeszcze zjesz, no spokojnie. Tak. Subskrypcja, dzwoneczek to na początku. Oczywiście, jeśli chodzi o tą przyprawę, tą marynatę łagodną do grilla, dostaniecie w sklepie, co tak patrzysz? W sklepie Jelux Polska, link macie w opisie, kod rabatowy również. Kod rabatowy to Kostrzewski 10 pisany. Tak, drukowanymi łącznie, co? I tak widziałam. A z tym będziecie mieć 10% taniej. Tak to wygląda. Myślę, że nie trzeba nic mówić, bo tu wszystko widać. Dlaczego mi nie mówisz? Zapomniałem o naszej grupie na Facebooku, o TikToku i o Instagramie. Nie wiem, bo ja cię nie słucham. Jestem po prostu zmęczona po wysadzaniu pomidorów i nagrywaniu filmu na mój kanał w moim magicznym warzywniku. To będzie kosztowało. Promocja twojego kanału na moim kanale. Kochani, no dogadamy się jakoś. Kochani, grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie. TikTok Swojskie Gotowanie. Instagram Swojskie Gotowanie. A jeśli chodzi o udka, to polecam. Bo bajunia, miłego dnia i grillowania. Pozdrawiamy. Cześć.